Witajcie kochani, kolejna lekcja jak grać solówki do podkładów rockowych, do podkładów metalowych. Posłuchajcie jaki mam podkład. No dobra, mamy podkład. Mamy podkład w zasadzie trójelementowy. To jest pierwszy element, drugi. No i trzeci element to jest to. No to tam jest dwumotywowy, bo jeden był trzy razy ten krótszy. A drugi? Wtedy w jednym jest mamy szybszy ten jakby takie napięcie, a w drugim można powiedzieć, że można zrobić na przykład synkopą z czajną, prawda, spowolniony. Więc dobra, przyuważmy tak, bo pierwszy motyw generalnie mógłby się opierać na skali E naturalnej, czyli jońska, dorycka. Jaka byłaby? Frygijska? No jaka? No, halo, kto powie? Skala naturalna w zasadzie zaczynająca się od E, można powiedzieć, bo pierwszy power chord jest od E, czyli E. H, E, E, B, E. Czyli skala naturalna zaczynająca się od dźwięku E, czyli E, F, G, A, B, C, D, E. Niech napisze w komentarzu ten, który. No, napiszcie w komentarzu, jaka to jest skala naturalna zaczynająca się od dźwięku E i ma bez żadnych znaków przykluczowych, czyli E, F, G, A, B, C, D, E. Dobra, w każdym razie w tej skali gramy, w tym motywie przynajmniej pierwszym. Później tutaj przechodzimy na coś takiego power chordy od G. To jest akurat takie dosyć ciekawe przejście, aczkolwiek drugi power chord, czyli B, cis, B, no dźwięku cis w tej skali nie mamy. Tu oczywiście 3, 5, 5, czyli G, D, G, ok, jest. F, C, F też jest. Natomiast B, cis, B nie mamy. To troszeczkę zmienia nam jakby... Bo... Gdyż dźwięk, który dźwięk? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, szósty dźwięk. Zamiast seksty małej mamy seksty wielką. Troszeczkę to nam
Fis! Przepraszam, fis to w ogóle zrobiłem. Zrobiłem byka wielkiego, ponieważ jest to po prostu zamiast sekundy małej mamy sekundę wielką. Przepraszam najmocniej za pomyłkę. Źle sobie popatrzyłem. No tak to jest, jak ma się 7 strun, to kuźwa już człowiek ma, dostaje kocio, kuźwa, kocio kwiku. W każdym razie mamy tak. Pierwszy power hot GDG, drugi B fis B, tak, to był błąd. I trzeci fis F. FCF. Czyli w zasadzie tutaj mamy FIS, a tutaj F, więc mamy ten półton, który się zmienia, prawda? Bo przechodzimy zamiast półton, zamiast mieć tą sekundę małą według skali EF, to ja gram tutaj FIS. Co prawda i tak dźwiękiem głównym tego powerchordu jest dźwięk B, prawda? Jest jakby jest prymą, dodając jeszcze, że jest oktawą od razu w tym powerchodzie, prawda? Pryma, oktawa, a jako kwinta dochodzi dźwięk fis, który tam troszeczkę nam jakby zakłóca tą harmonię, aczkolwiek później wychodzimy z powrotem na dźwięk F, czyli F, F, C, F, czyli w skali. To prawda, jest jako drugi dźwięk. Ten późniejszy motyw, co tutaj grałem. Też co prawda jest używany dźwięk FIS zamiast F. A to ma też tak trochę takiego smaczku. Tak, dobra, spróbujmy sobie teraz coś poimprowizować w tym. I patrzcie, teraz tutaj jest taka kombinacja, bo możemy zrobić jeden zabieg w graniu solówek. Zabieg taki, który polegałby na graniu, znaczy, no można powiedzieć solówka, nie solówka, urozmaicenie, dodawanie smaczków. Czyli na przykład, jeżeli mamy ten główny motyw. Ten motyw mamy, prawda? To możemy do niego dodawać smaczki, które co prawda nie są jako solówka, ale są dodatkami, które bardzo fajnie ubarwiają. Czyli trzymamy się danej frazy, prawda? Na przykład mamy to. To zaprezentuję teraz ten jeden sposób na tym przykładzie. Thank you.
jeszcze raz spróbujemy sam ten pierwszy motyw. Czyli w tym, bo no tak, bo akurat przegrałem cały ten motyw, bo żebym się w to wdrożył też, no nie? Czyli tak, gramy, no dwóch gitarzystów jest. Jeden gra zwykły podkład, prawda? Standardowy, a drugi może sobie robić te smaczki. I te smaczki, kluczem w tych smaczkach jest to, żeby zawrzeć się w frazie. Czyli fraza to generalnie, prawda, jak wiemy, to jest ten motyw. To jest fraza, to jest takie zdanie, prawda, muzyczne, można powiedzieć, powtarzalne, w tym wypadku powtarzalne, tylko ważne, żeby się zawrzeć w tej frazie, czyli na przykład jeżeli mamy, zaczynamy sobie od tego. Byle by się zmieścić w czasie, bo jeżeli byśmy na przykład grali ten motyw, to troszeczkę, no zależy to rzeczywiście od kontekstu, od tej frazy, od długości trwania i tak dalej, i tak dalej. Więc jednak jeżeli coś troszeczkę przedłużymy, niekoniecznie to będzie nam się zgrywało. Najważniejsze, pierwszym elementem jest to, żeby po prostu zgrywało się w czasie. Czyli jeżeli kończy się ta fraza, bo ona się kończy tak. Na tym się kończy, nie? O, na tym, na 7-9, 7-9, na strunie 5 i 4, 7-9. Slajdem z 5 do 7, to żeby, jak dodajemy cokolwiek, żeby się to dodawanie czegokolwiek zmieściło w czasie, czyli akurat jeżeli robimy ten slajd, żeby to się skończyło i znowu gramy razem. Oczywiście też można tutaj coś wciskać, na przykład. Czasem fajne też są takie wstawki, które właśnie trwają dłużej. Tak jak miałem zaraz, może jeszcze raz włączymy ten motyw. Czyli na przykład jedna rzecz to jest taka, że gramy we dwie gitary, jedna gitara dodaje smaczki. Druga wersja to jest taka, że gitara dodaje smaczki, grając wybrany, oczywiście tylko wybrany fragment, na przykład tu. Prawda? Dodając tutaj smaczki w tym momencie. Oczywiście wy możecie sobie pododawać, poćwiczyć. Ja chyba może jeszcze puszczę to kółko raz puste. Następnym motywem to właśnie był ten. No i też tutaj kluczowym elementem jest to, żeby wyjściową solówką, którą możemy zrobić, wyjściową taką, takim motywem tutaj ubarwiającym, jest taki motyw, który wyprowadzamy od dźwięków tonicznych. Czyli na przykład więc. Na przykład coś takiego. No, tu na przykład ostatni, ten trzeci motyw. Tu właściwie tak mamy mało do kombinowania, bo w zasadzie tak, mamy pustą strunę E graną i tutaj dźwięk Fis G i Fis E, więc właściwie tydy. Tu najfajniejszą opcją wychodzi opcja grania w tercji, czyli na przykład
ze dwa razy gramy, na przykład razem to, co ta gitara jedna. Cholera. Prawda? Czyli gramy tutaj o tercję. No tutaj właściwie różnie, bo to zależy też jak to zabrzmi. Akurat tutaj zagrałem od pierwszego dźwięku tej zagrywki, tego riffu, zagrałem tercję wielką. Tercję wielką, a później zagrałem tercję od następnego tercję małą. Tylko to fajnie brzmi wtedy, jeżeli gramy na dwie gitary. Tu oczywiście też możemy zrobić drugą wersję. Tutaj oni grają ten, a my gramy solo. Czy to w ogóle była pierwsza rzecz? Czyli po prostu pierwsza rzecz, gramy solówki, które smaczki, które są zawarte w riffie. Druga rzecz to oczywiście jest taka, że możemy grać solówki po prostu jako zupełnie coś osobnego. Tu mamy jakby po prostu dwie wersje. No myślę, że tutaj tak no, gościu opowiada, fajnie, szpanuje i tak dalej, i tak dalej. Jednak ważne jest to, żebyście spróbowali sami do tego coś poćwiczyć. Ja tu puszczę teraz sam podkład, żebyście sobie dobrze usłyszeli, a wy spróbujcie do niego coś poćwiczyć. Wspaniale, zarobiliście. Pokazałem na palcach, ile razy jest dany motyw. Dobra, wasza kolej. I mama, możecie się podzielić, co tam do tego wymodziliście. Także dzięki za uwagę, na razie, do usłyszenia.